Witam Was, kochani, przeserdecznie w najnowszej serii na moim kanale. Tytuł IB przywijał się w prośbach i propozycjach od Was już od bardzo dawna. Przyznaję się też, że ta gra od bardzo dawna czekała na to, żeby ją nagrać. Tak, od dawna wiedziałam, że ją nagram i że zrobię to zaraz. No i tak to trwało. Jest to tytuł darmowy, robiony w RPG Makerze. Jeśli chcecie się więcej dowiedzieć, to wszystkie linki macie w opisie. Natomiast ja chyba będę zaczynać z grę. Może jeszcze tak wyjaśnię, dlaczego nie ma kamery. Planuję robić symultaniczne tłumaczenie na język polski, więc łatwiej będzie zmontować i dużo wygodniej będzie Wam się to oglądało, kiedy tej kamery nie ma. Zaczynamy nową grę w takim razie. Wczesnym popołudniem, pod szarym niebem, Ib i jej rodzice byli w drodze do galerii sztuki. Czy pamiętasz wszystko, Ib? O! Czy masz swoją chusteczkę? Wiesz, tą, którą dostałaś na swoją rodzinę. Trzymaj ją bezpiecznie w kieszeni, dobrze? Nie zgub jej. Nie mam pojęcia, kto to był. Założyłam, że mama. Bo mamy się martwią o takie rzeczy. To chyba jest mama. Ale pikseli? Ale taki styl ma swój urok. Tak, zawsze to powtarzam. Lubię pikselową grafikę. Lubię patrzeć na to, co ludzie są w stanie osiągnąć. Cóż, jesteśmy tutaj. To twoja pierwsza wizyta w galerii sztuki, prawda, Ib? Jesteśmy tutaj, żeby obejrzeć wystawę prac artysty nazywanego Guertena. I nie mają tu tylko obrazów, ale też rzeźby. I co tylko możesz sobie wyobrazić. Nie wątpię w to, że będzie ci się podobać, Ib. Powinniśmy podejść do recepcji? Aha, tak. Weźmy trochę ulotek. Chcesz już iść przodem? Oj, Ib. No dobra. Ale upewnij się, że będziesz cicho w galerii, dobrze? Nie rób zamieszania. Nie, żebym musiała się o to martwić w tym wypadku. Ale nie sprawiaj kłopotów innym odwiedzającym, dobrze? Okej, możemy chodzić. Możemy... zrobić, mieć interakcję z przedmiotami. Nie wiem, czy to jest... to jest chyba mówi ta postać. Chyba powinienem zrobić sobie przerwę. Nie jestem dobra w udawaniu głosu, więc będzie... śmiesznie. Na zewnątrz jest... ładniej słonecznie. Okej. Okay. Tata gada z recepcjonistą. Mama nie mówi nic nowego. Nie wchodź tam, Ib. Okej. Okay. I mogę iść na górę i wszędzie. Dobra, zajrzymy najpierw tutaj. Witaj w świecie według Guerteny. Naprawdę dziękujemy ci za znaki zapytania dzisiaj.
właśnie mamy znaki zapytania dla największego artysty Weissa Guerteny. Mamy nadzieję, że będzie ci się bardzo podobać sztuka późnego Guerteny, którego kreacje niosą ze sobą tajemnicę i piękną data. Nie znasz niektórych z tych słów. Okej, stąd znaki zapytania. Znaki zapytania mające dobre chęci. Bardzo pomagają te nieznane nam słowa w tłumaczeniu. Nie znasz tego słowa. Cześć. Zapierający dech w piersiach. Mam wrażenie, że wciąga mnie to do środka. Kropki. Więc to jest ta rzecz, którą oni wkładają do wszystkich reklam w gazetach. Tak bardzo chciałam obejrzeć to dzieło na własne oczy. To zupełnie inne doświadczenie niż oglądanie go w książce. Ta atmosfera jest taka po prostu, no wiesz. Nie wiem, ale przyznaję, że jest... Właśnie, to jest jakieś płótno z namalowanym? Czy on to maluje za każdym razem? Tak, na podłodze. W ogóle nie wiem, czy ten artysta żyje jeszcze. To jest jak zaglądanie w głębokie morze z powierzchni. No nie, nie widzisz takich rzeczy z powierzchni. To jest bardzo wielka wystawa. Więc nie zdajecie sprawy. No nieważne. Jestem ciekawa, kiedy mi się skończą głosy. Raju, gdyby ta rzecz była prawdziwa, pewnie bym się zsikał, no bez jaj. Pewnie by się zsikał. Okej. Okay. Znaki zapytania duszy. Piękna na pierwszy rzut oka, ale jeśli zbliżysz się... ale jeśli za bardzo się zbliżysz, to znaki zapytania, ból. Może kwitnąć jedynie w znaki zapytania ciałach. Nie znasz niektórych słów. Czy te płatki się ruszyły? Czy mi się wydawało? Może mi się wydawało. Wygląda to tak, jakby najlżejsze szarpnięcie mogło rozwalić tą łodygę na milion kawałków. Gdyby to się stało, ciekawe jak dużo musiałbym zapłacić. O, raju, to przerażające. Dzieciak! Chcę podnieść te płatki! Możemy mu odpowiedzieć, że nie wydaje nam się, żeby to... Albo oni się zezłoszczą. No, bądźmy mniej konkretni. Co? Czemu? Zostawisz je po prostu tak tam leżące? Pch! Tak. Nie mam zwyczaju zbierać części wystaw. Kaszlący mężczyzna. Piękny obraz. Przepiękny. Gdzie się nasi rodzice się zagadali? Bezinteresowny strażnik. O, naprawdę przepiękny obraz. Ciekawe, jak został nadmalowany. Nie mogę go obejrzeć, bo stoisz przed nim i zasłaniasz.
Znak zapytania, znak zapytania i gwiazdy. Tak, wiem, że nie znam części słów. Czy to są słupy, czy to są takie leżące elementy? W sensie takie lady. Chyba to są lady. Bo za słup bym mogła wejść, nie? O, chcę tego. Kropki. O Boże, to takie piękne. Przepraszam, ale nieźle się bawię właśnie. Znaki zapytania ducha. Nie znasz tego słowa. Szklanka znaków zapytania. Raju, wielki Quertena nigdy nie zawodzi. Im bardziej się przyglądam, tym głębiej widzę, że jest to... Okej. Przestaliśmy go słuchać, jak rozumiem w pewnym momencie. Plaża znaków zapytania. Okej, tu byliśmy. Jeszcze chyba można iść na górę, prawda? Gdzie są nasi rodzice? Zapis gry. Dobrze, zróbmy to. Czekaj, panienko. Nie możesz wchodzić tutaj, okej? Dobra, tym razem nie nasi rodzice nas przegonili. Skupiliśmy się! Na dworze jest miło i jasno. Okej, jak chcesz. Dama biorąca gazetę. Kropki. Znaki zapytania wieży. Zmartwienie. Ten obraz jest tak creepy. Jest tak strasznie creepy. Więc co, pójdziemy w prawo. Po prostu. Znaki zapytania diamentu. To jest za piękna kobieta, ale jestem ciekaw, czy była kimś prawdziwym. Nie wiem, kto by tak mówił, ale niech będzie tak mówił. Mówią, że Gortena właściwie nie malował prawdziwych ludzi. Ale zawsze jest jakaś na to szansa, wiesz? Ta dziewczynka może być tam gdzieś. Wow. To jest fajna perspektywa. Nie mam pojęcia, czy w ogóle byłam teraz zrozumiała, ale... Walić to. Gorzki owoc. Po prostu martwa natura z owocem. A ta dziewczynka ma czerwone oczy. Zresztą tak samo jak Ip. To jest creepy. Starsi państwo studiują obraz bardzo intensywnie. Goertana jest dość trudnym do zrozumienia artystą, wiesz? Prawdopodobnie tylko maleńkie galerie sztuki, jak ta, mogą ujść na sucho, wystawiając jego wystawę. Naprawdę byłoby miło, gdyby więcej ludzi znało jego pracę. To wygląda tak, jakby było tak mało prac. Nie ma więcej niż to, co tutaj prezentują. Nie wydaje mi się, żeby to było możliwe, żeby zmieścili wszystko tutaj i wciąż zostawili miejsce do chodzenia. Okej, jakaś znawczyni, obrażona, że nie ma tutaj wszystkich prac jej ulubionego artysty. Ta tęczowa rzecz wygląda całkiem smacznie. Znaczy, jeśli jest to za smaku i oczyszczenia, to może jest to cukierek? To mi... Jezus Marian. Dobra, nieważne. To nie jest za smaku i oczyszczenia, to jest...
drzewo smaku oczyszczenia. Chyba. I jeśli ten artysta nie żyje, to ja bym nie próbowała tych cukierków. Pan Guertena jest zdecydowanie niesamowity. Nie jestem w stanie chyba podziwiać go wystarczająco. Alas, gdyby wciąż był żywy, bardzo chętnie zostałabym jego uczniem. Tak trochę się boję, że to coś, co tutaj jest przed nami, te znaki zapytania, będą nas gonić. Też jest straszny obraz, ale to jest chyba Kicia. To kotek, mamusiu! To jest kotek na obrazku! Tak, tak. Rozumiem. Bądź cicho. Mówiłam ci, żebyś nie krzyczała. Oświecenie. Okej, zaraz skończymy zwiedzanie, chyba. To jest duży obraz. Znaki zapytania świata. Co się dzieje? Znaki zapytania na stole. Nie znasz tego słowa. Czy tu nie było wcześniej ludzi? Zarezerwowane miejsce. To są chyba te... druty kolczaste pokryte krwią. Przynajmniej ja to tak interpretuję. Śmierć jednostki. Tu byli wcześniej ludzie. Powieszony człowiek. Znaki zapytania końca wieku. Okej. Gdzie się podzieli wszyscy ludzie? Twoja ciemna figura. Postać. Twoja ciemna postać. Zaczyna mi się niepokoić. To nie tak, że spędziłam jakieś mnóstwo czasu na zwiedzaniu galerii, ale tak. Ups. Zapiszmy grę. Nikogo nie ma w okolicy. Ktoś tupta. Czy możemy wyjść w ogóle stąd? Czy coś? I gdzie się podzieli nasi rodzice, bo ich nigdzie nie znaleźliśmy. A nie było mowy, żeby się wyminąć na tych schodach. Tak po prostu. Kasłanie? Okej. Okay. Niebo widziane ze wzgórza. Słyszę tu panie. Szklanka znaków zapytania, to widziałam, tego nie oglądałam. Widok horyzontalny. Okej. Ktoś tupie. Znajdźmy tego kogoś, kto tupie. Tam coś przyszło za oknem, czyż nie? Nie wygląda, jakby było zamknięte, ale nie chce się otworzyć. Ups. Wygląda na to, że ktoś w to uderza. I to tupanie. Czy nie muszą tak tupać? Nie miaucz. Nie dam ci żarcia. Nie mam nic przy sobie. Okej. Okay. Zza ramy wycieka niebieski płyn. Chodź, Ip. Gdzie? Chodź na dół, Ip. Pokażę ci sekretne miejsce. Okej. Okay. Jak nic mnie nie będzie gonić.
Może coś mnie będzie gonić. To by było creepy. Zrobiliśmy grę, skoro jeszcze mogę. Dobra, wolę to widzieć. O. Czy mam wejść tutaj? No dobra. Ups. Okej. Okay. Świetnie. Może chodzimy w stronę niebieskiego. Chociaż czerwona farba też się pokazywała. Chodź. Róża. W wazonie jest róża. Czy wziąć ją? Tak. Dostałaś czerwoną różę. Dobra. Mogę tu wejść. Cześć. Klucz. Kiedy róża jest znaki zapytania, więc coś tam też, coś tam odejdzie. Nie znasz niektórych z tych słów. Coś leży na ziemi. Otrzymałaś niebieski klucz. What the fuck? Tu nie ma nic więcej. Ktoś tu ruszał stolik. Ty i róża jesteście znaki zapytania. Musisz znać ciężar życia. Nie znasz tego słów. Tu nie pójdę dalej. Waza pełna wody. Włożyć róże bądź nie. Złodziej. Okej. Okay. Nie wiem, czy to była dobra... Ups. Decyzja. Znaki zapytania ryby. Nie znasz tego słowa. Możemy zapisać grę. Więc ja myślę, moi drodzy, że zapiszemy sobie grę. Zapiszmy sobie grę. Użyłam niebieskiego klucza. Uważaj na brzegi. Obraz Biedronki. Obraz pszczoły, to mi bardziej na oso wygląda. Obraz motyla. I obraz pająka. Prolog. Rozdział pierwszy. Rozdział drugi. Ostatni rozdział. Okej, okay. Tędy nie przejdę. Nie możesz przejść przez tą dziurę w podłodze. Przyznaję się wam, że ja tę grę dawno temu oglądałam. Więc mniej więcej wiem, czego się spodziewać klimatycznie. Natomiast kompletnie nie pamiętam rozwiązań, zakończeń, co do czego prowadzi, więc... Okej. Okay. Dobra. Obraz tej mrówki. Zapiszmy grę. Jest zamknięta. A? Wygląda na to, że można zdjąć ten obraz ze ściany. Stan obraz mrówki. Okej. No ale gdzie bym mogła go powiesić? Może mogę go sobie położyć i po nim przejść? Tak, dokładnie tak. Mogę położyć obraz mrówki i po nim przejść. O, zepsuł się. Tak trochę. Epilog.
statua bez głowy. To szczerze będę musiała przed nią uciekać. Coś leży na ziemi. Dostałam zielony klucz. Fuck! Jezu, ta gra jest w pikselach! Dlaczego mnie tak przeraża? Chyba tam to coś wpadło, w sensie obraz nie wytrzymał. Dobra, to pocieszające. Zapiszmy grę.